Ej, moi drodzy, z tej strony się robi tam was w kolejnym odcinku z Darkwood. Kochani, kontynuujemy rozgryweczkę. Ja to jeszcze nagrywam przed pracą. Zdążyłem wyrenderować tam te filmy. I lecę dalej. Dobra, co my tu mamy w ekwipunku? Mamy cały ekwipunek zawalony, więc musimy się wrócić tak czy inaczej, żeby to wszystko sobie zrzucić. Zrzucić. Tylko tak, po pierwsze, nie wiem ile jeszcze mi zostało czasu, to jest problem. Poklikam wszystko, żeby zobaczyć, czy mi coś zrzuci. Dobra, zrzuciło mi trochę rzeczy. Tu również mamy trochę miejsca, więc luz. Tego mamy za dużo. No i gwoździ też nie mamy gdzie trzymać. Chciałbym kupić zegarek. Ewidentnie chciałbym kupić zegarek. W ogóle jak to nasza mapa wygląda? Zejście do podziemi. Tam bym jeszcze się przeszedł, bo wiem, że tam mnie nie było. Tam mnie na pewno nie było. Tu jest ścieżka, więc troszeczkę nam staminy zaoszczędzi. Też nie za dużo, bo widzę, że tu już się kończy. Jest wilkoł. Panie wilkoł, mi się robi już ciemno. Więc pewnie tylko zdążymy przejść i uciekać. Weźmiemy to mięsko, które było w tym wilku. Będziemy mieć co sprzedawać, w razie czego. I rozejrzyjmy się jeszcze tutaj na szybciorka i będziemy spadać stąd. Tam widzę, że są jeszcze wnyki, tutaj też są wnyki. Rozbrajamy to. Wiem, że słyszałem gdzieś jeszcze muzykę. Tu coś jest. Tu coś słyszałem. Rozbrajamy pułapeczkę kolejną. Gdzie jest to zejście? Zrobiliśmy wytrychy, mieliśmy inne rzeczy, dobra. Opona. Są grzyby. Bierzemy to i spierdzielamy stąd. Dobra, wejście do podziemi jest tu. Tu już nic nie było. Ej, dobra, bo się naprawdę robi już późno. Zanim nadejdzie noc, muszę wrócić do kryjówki. To ja wiem, stary. To ja wiem. Dobra, jeszcze z wilkiem sobie w razie czego poradzimy. To tam luz. Dobra, jesteśmy na miejscu. I tak, na pewno będziemy musieli znów sobie zabarykadować wszystko. To jest paliwko, tak, to jest paliwko. Ile mam tego paliwa tu? No tak powiem, średnio. Mamy tu jeszcze trochę paliwa, więc dolejmy go sobie. No trochę starczy. Kanister jest pusty i mamy przynajmniej kolejne miejsce do ekwipunku. To możemy sobie wziąć tu. Dobra, mogę już agregat włączyć teoretycznie. Już się naprawdę robi ciemno. Ugotujmy sobie ten grzybek. Teraz już 150 esencji potrzebujemy, to jest dużo. Zamykamy się w cholerę. Taborecik sobie przyciągniemy. Tak, w teorii jesteśmy tutaj zabarykadowani. Nie musimy się jakoś tam super martwić. Tak, miejsca to już my w ogóle nie mamy. Na nic. O kurde. Ciekawe, czy coś tutaj można budować. Jakieś, nie wiem. Schowki. Na przykład. Do czego nam będzie potrzebny akumulator? Nie mam pojęcia. Ale może spróbujmy go jakoś postawić? Da się go postawić? Chyba się nie da postawić. No to dupa. A ile jest wartości? Wartość 0. Czyli będzie do czegoś potrzebny. Na czym najlepiej się wzbogacać? Wartość 15. Igułki wartość 30. Lara też wartość 30. Wartość 40, wartość 20. Wartość 0. Już jest chyba noc, prawda? Zobaczymy, czy teraz nas nic nie dorwie. No nawet widzę, że nie możemy walczyć gołymi rękoma.
Coś tam krąży. Coś znów krąży. O, dobra, to już nie są wilki. Coś tu wlazło. Coś tu wlazło. Ja, czy wy przypadkiem nie mieliście mieć właśnie problemów z wchodzeniem do tego budynku? A wiem tylko, że jeszcze muszę być cały czas w świetle, bo te cienie mogą mi teraz walnąć. Cicho jak makiem zasiał. Wytrych, kurde, tylko nie wiem, gdzie teraz te opony i resztę tych śmieci powkładać. Możliwe, że wszystko wrzucimy teraz w te stosy drewna, które są gdzieś tu w okolicy. Myślę, że to się może przydać jako taki schowek tymczasowy przynajmniej. Czyli co, drewno będzie nam tylko i wyłącznie potrzebne do broni i do barykadowania, przynajmniej na daną chwilę. Jakieś tapsy powinniśmy wziąć na tą wyprawę do tego... Jak on tam nazwał? Głuchy las. Słyszę szepty. Słyszę szepty. Czemu tutaj tyle dymu się robi? O, tam coś jest. Coś latało. Coś czai się w cieniu. Chyba powinienem trzymać się blisko światła. Ewidentnie coś czai się w cieniu. Ty nie musisz nam może generator zgasnąć, proszę. O kurde. Za to może nam trzasnąć lampa. No, czy ona w końcu się zaświeci? Czy ona się zepsuła już na moment? O, zaświeciła się, dobra. Czyli ona jest tylko tymczasowo zepsuta. Na czas eventu. Coś lata po chałupie. I mogą otwierać skurczysynki. To nie otworzyłem ja, żeby nie było. To nie byłem ja. Wejdź, jak ci przypierdzielę z tej pały, to zobaczysz. To się kopytami nakryjesz. Aha, nadchodzi dzień, dobra. Więc chyba już mogę się odbarykadować. Prawie czego się będę barykadował własnym ciałem. Czyli już widzę, że ten taboret, znaczy stołek, to raczej nie jest dobrym blokerem. Nadchodzi dzień. Dzień trzeci. Wzrost reputacji, handlarz 100. O, wilk! Nie! Przede mną stoi mężczyzna mojego wzrostu. Przez matowe szkło wizjera jego hełmu ledwo dostrzegam niepokojąco znajome rysy jego twarzy. Zakryty starym workiem, masywny hełm sprawia wrażenie, jakby był wrośnięty w jego nienaturalne blade ciało. Pamiętam go. To on uratował mnie w domu doktora. Mężczyzna wyciąga w moim kierunku czarną dłoń. Chyba cała jest w węglu. Pokazuje mi napis wymazany na dziurawej wełnianej rękawicy. Musimy trzymać się razem, bracie. Jego usta poruszają się, ale wszystkie dźwięki giną wewnątrz hełmu.
Mężczyzna wzrusza ramionami, potem zdejmuje ogromny wór z pleców i otwiera go, pokazując mi jego zawartość. Pokaż przedmiot. Zdjęcie drogi. Mężczyzna wyciera lewą ręką rękawicę. O nogawkę spodni wyjmuje węgiel z kieszeni i zaczyna bas grać. Gdy kończy, podnosi umazaną dłoń. Wszystkie drogi prowadzą w głąb lasu. A ta kurka? Nie możemy mu pokazać kurki? Dobra, mamy reputację 100. Zegarek to jest 300. Co ja ci mogę sprzedać, żebyś ty mi dał to, co ja chcę? Nie możemy opony, niestety. To pochodnie też możemy sprzedać, bo ona zaraz i tak walnie. Cała deska kosztuje 30. Grzybki kosztują 50. Ostrze siekiery, ostrze łopaty. No nie, no ten zegarek to jest priorytet w tej chwili. Czy on zniknie teraz? Nie, jeszcze nie znikł. Dobra, szybko sobie zróbmy jeszcze. O, nie mam tych grzybów jeszcze. A ja ich nie kurwa, to nie był grzyb. Gułki. No tylko bandaże nam chyba starczą. Flary. Czy mi są potrzebne flary? Chyba nie. I ze 2 sztuki alkoholu można? Jak? O tak, dobra. 2 sztuki alkoholu my jeszcze sprzedamy. Dobra. Igułki plus 60. Flary plus 30. To też będzie 60, 120. I alkohol jest po 15. Czyli jeszcze nam niestety zabraknie. Mamy 260 sztuk. Ale tu jeszcze jest akurat 190 i kupujemy zegarek za 300. Ja chcę wiedzieć, ile ja mam czasu. Godzina 8. Dobra, dzięki ziom. Tyle mi wystarczy. Oponę też mogę zestakować. Wiecie co, wytrych to ja sobie wezmę. Szmaty sobie też zostawię, bo się mogą przydać do bandaży. Zamrożenie czasu. Ej, spoko. Bandaże możemy robić. Idziemy wyłączyć generator. Ja nie wiem, czy to w sumie właśnie na tego generatoru. Kurde, od cholery przeszło. Nadal jest zamrożenie czasu. Grzybów tu nigdzie nie widzę, żeby nam zostały. Nigdzie nie urosły grzyby? Nigdzie nie urosły grzyby. Niestety nie było tak jak w poprzednim. Chyba, że gdzieś tu są. Niestety nie. Dobra, jesteśmy w domu. Idziemy teraz na zejście do podziemi? Chyba nie. Głuchy las? No próbujmy. Zamrożenie czasu i lecimy. Czas ruszył. Widzimy, która jest godzina, więc luz. I zobaczymy też, o której dokładnie robi się ciemno, żeby w razie czego przygotować się na to, żebyśmy mogli uciec. No, w tym psie już nic nie ma. Czas zapierdziela jak głupi. Pewnie będzie tylko i wyłącznie drewno. Jeżeli będą deski, to bierę. Bierę deski, bierę. Ale jesteśmy gdzieś tu, więc musimy kierować się teraz na południowy wschód. Tu jest już gęsty las. O. Czy ja mogę zrobić pochodnie na przykład? Alkohol i zapałka, kurde. Dobra, spróbujmy sobie ogarnąć ten labirynt zakichany. To były grzyby. Tu też są grzyby. Jest poshi. Dużo tego tu jest. Trochę tu tego naprawdę jest. Sobie obczaję tutaj, czy nic nie ma. Jakieś słyszę wycie. Słyszę wycie. Nic.
Gdzieś słyszę grzybki tutaj. Tu są. Te grzyby już tu złapaliśmy. W sumie spoko, ale to oznacza, że musimy... Coś tu chodzi. To oznacza, że... Musimy niestety... Lampa. Musimy jeszcze wrócić. Jest paliwko. Czy ja słyszę jakiegoś potwora? Tak, tam jest potwór. Tam był potwór. Spierdzielamy stąd. Wziąłem co miałem wziąć? Wziąłem. Wziąłem trzy grzyby? Wziąłem. Więc uciekamy. Dobra, szybko jeszcze powrót i lecimy w trasę. Czyli tak jak myślałem, była tam skrzyneczka z jakimś lutem. Już wiem, gdzie jestem mniej więcej. To już sobie na luzie przejdziemy dalej. O, gdzie piesie jeszcze? Won. Gagatku. Pieski mówią, idą spać. Tam ogólnie na loadingu było napisane, żebym szanował las. Pytanie, czy ten las tyczy się również właśnie tych psów i tak dalej. Czy to szanowanie, to nie zabijanie i tak dalej. Dobra, 50 esencji, jeszcze stówka. Dobra, spróbujmy to oddać, nie da rady. Tu pewnie też nic nie oddam. Gwoździe oddałem. Dobra, to sobie wsadzimy. O nie, tutaj tej skrzyni nie mogę otworzyć jeszcze. Ale będę mógł otworzyć to tutaj. Oto. I tu wrzucimy sobie chleb. Bander z alkoholem zostawimy. To zostawimy. Wytrych i zegarek. No właśnie, tylko to cały czas jest zużywane. A ja nie chcę, żeby to się zużywało. Nie chcę. Kolejny kundel? Ty, burek. Idź mi stąd. Burek. Stałeś mi na drodze i po co ci to było? To są masę burków martwych wokół siebie. Już mi tego psa z początku nie jest aż tak szkoda. Jeżeli był tak samo wredny jak i te, to, że tak powiem brzydko, jebał ich pies. 11:18. Dobra, jesteśmy gdzieś tu. Ja chcę już przelecieć do głuchego lasu. Przelecieć może bym przeleciał, tylko pytanie, czy ja będę musiał jeszcze wracać potem. No i tu się zaczyna prawdziwy Darkwood. Weźmy sobie tą lampę. Lokacja głuchego lasu. Zmienimy broń na lepszą już. O, tu coś jest. Przejść nie mogę. Tu też nie. Również nie. Generator. Samochodzący. No, to jest jakaś toksyczna maść. Rozumiem, że tu nie przejdę. Potrzebuję klucza. Szafa. Butelka, zapałka i szmatki.
Piecu nic nie ma. Deski gwoździe oczywiście weźmiemy. Rozumiem, że po tej mazi sobie nie przejdziemy już. O, skrzynia. Nie oblukałem jej wcześniej. Benzyna, zapałki, szmatka i koktajl Mołotowa. No i jesteśmy już pełni. Błyszczący kamyk. Brak miejsca w ekwipunku. O, butelkę mogę wyrzucić. Czym ty jesteś? Wartość 130. Uuu. Wartościowy kamyczek. No i tu jest naprawdę już ciemno. Czyli tak, nie ma innej opcji, żeby tutaj przejść. Musimy jakimś cudem usunąć tą maź. Inaczej nie przejdziemy. Dobra, możemy to już sobie wyciągnąć. Będziemy mieć koktajl Mołotowa. Dobra, czyli rozumiem, co autor miał na myśli, chyba. Musimy znaleźć sposób na pozbycie się tego szlamu, tej mazi. Chyba, że przejście jest jeszcze tutaj. Nie. Chyba nie. Klukam jeszcze tutaj, może coś by było. No ale tu nie widzę, żeby cokolwiek było. I ty kurde jesteś. Czym ty jesteś? Kapliczka. Kolejna skrzynia. Zamknięte. Mógłbym to tworzyć z pomocą wytrychu. O wilku mowa chyba mam. Otwarte. Benzino i złom. Esta hasta el benzino. Ej, no to teraz tej benzynki trochę mamy. Na południe nie przejdziemy niestety. Gdzie poszedł ten gagatek? Bo ja go tak zgubiłem. Są grzyby. Ja cię przeszukałem już? Przeszukałem. Gdzie ten gałgan? Tu jesteś. Ja z tobą mogę pogadać? Czy jesteś jakimś stworem? Ej, kurde, chcę cię zabić. No ej, chodź tu. Takie knypki jak ty zazwyczaj mnie łuką. Kim ty byłeś? Martwy dzikus. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Teoretycznie mnie nie bił, więc... Ale zabiliśmy. Przestałem szanować nas. Pewnie mi się to potem odbije czkawką. No ale cóż. Ja lubię sobie życie utrudniać. Oj, tu było tych wilków od cholery. Chodź kurde, chodź cwaniaczku. Pojedynczo. No, czemu ty za... Kurwa, to jest śmieszne. O. 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 Chyba narobiłem w gacie. Brak miejsca w ekwipunku, świetnie. Czy ja mogę użyć bandaż z alkoholem? Może nie potrzebuję tego? Napiję się wody. Chodź, wilczur.
Leżeć. Ubrania. Szmatek, na który nie mamy miejsca. Butelka pusta. Niestety. I na benzynę również nie mamy miejsca. W butach nic nie było. Trup. Ile ty masz rzeczy? Ej. Dobra, w tych butach coś zostawię. Dwa gwoździe mi są niepotrzebne w tej chwili. Mogę tego żałować. Dobra, koktajl Mołotowa zostawię na razie. Ja coś tu mogę wziąć jeszcze? Bateria, benzyna. Dobra. To już przeszukaliśmy, prawda? Prawda. Ale żeśmy tych wilków natłukli. No nie, kolejny. Wilku. Proszę przestać. Już starczy. Mi już starczy. Szesnasta 40. Chyba jeszcze trochę czasu mamy, jeżeli chodzi o to. Jak pozbyć się tej mazi? Może ja powinienem do wilka jeszcze skoczyć? Kurde. Może wilk powinien powiedzieć, jak to zrobić, jak to ogarnąć. Dobra, całe HP mamy. Nie mówcie, że już nic, a nic nie mogę dołożyć. Naprawdę. Zapałki. Z chęcią żeś wziął. Mogę coś ugotować? Nie mogę nic ugotować. Co mi daje to mięso z wilka? Mam jakieś paliwko? Mam paliwko. Mam dużo paliwka. Czy ja jestem głupi? Chyba trochę tak? Nie. Ja przelałem do tego karnistra wszystko. Dobra, świetnie. I tak też się da robić. I dwa kanistry, trzy kanistry w sumie tutaj zostawimy. Czy ja powinienem iść do pana wilka? To jest pytanie, zagadka. Była czwórka, cztery, osiem, kurwa, nie pamiętam. Ten kot na początku samym. Jestem ciekaw, czy on by dał radę. Szukaj, to jest kolejna benzyna. Puszczący kamyk. Może go powinienem mieć cały czas w EQ? Czy ja zdążę do wilka? Nie zdążę do wilka. Niby do spalonych domów mnie cały czas ścieżka prowadzi i zaraz jest obóz wilka. Ale nie wiem, o której się robi ciemno. Jak będę wiedział już następnym razem, o której się robi ciemno, to już będę mógł sobie bardziej tą trasę zaplanować. Tu nic nie możemy wziąć. Tu też nic nie możemy wziąć. Tylko rozebrać możemy. No ja bym sobie to zabarykadował trochę. Jakieś skrzynki porobił. Gro, pozwól mi robić skrzynki. Ulepsz przedmiot. Napraw przedmiot. Pięć gwoździ, jedna deska. Lepsze niż 10 desek. Nie, 10 gwoździ, przepraszam. 5 gwoździ, jedna deska. Deski. Gwoździe. Dwie bronie to jest tutaj taki minimum, żeby czuć się bezpiecznie. Napraw. Napraw. Pyk. I pyk. Czy my teraz możemy ulepszyć? W jaki sposób? Więcej gwoździ, utwardzenie. Dobra. Rozumiem, że teraz to więcej. 15 gwoździ to potrzebowało, o kurde.
No nie, to mi się nie podobało. Jakbym wiedział, to bym nie brał tego. O matko bosko, częstochowsko. Ciemno, 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 ciemno. Dobra kochani, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. My sobie resztę tutaj ogarniemy już w następnym odcineczku. Tak więc pamiętajcie jeszcze, że na stronie spookyshero.pl macie Discorda i głosowanie na następne serie, które tutaj mają być. Tak więc jeszcze raz trzymajcie się. No i do zobaczenia następnym razem. Hej, hej!